Umyjmy się, o dobrze, umyjmy się, o dobrze, o. Witam wszystkich bardzo serdecznie i pojedziemy na następnym odcinku z The Long Drive. W dzisiejszym odcinku będziemy kutować jeszcze przygodę i będziemy iść dalej, tamtędy. Z tego co tak pamiętam, chyba tamtędy. Bo wróciliśmy stamtąd, tak, z tamtego statku wróciliśmy. I teraz musimy iść tam do przodu. I to jest ta wieża, to jest wieża 10, z tego co mówiliście, tam dużo wody ponoć jest. Dlatego pójdę tam, tam jest ponoć kran, pójdę tam, zobaczymy co tam jest. Naszą chłodnicę napełnimy, w ogóle ile ona tam w tej wody ma. No już mało, ale ja bym zrobił tak w sumie, że ja bym po prostu beczkę jakiegoś środku, którą mam, zapełnił, zrobię tak, żeby była pusta, ewentualnie wylał resztę czy coś takiego, nałożył do paku i wyciągnął stamtąd wodę, skoro tam jest woda, nie? I do beczki całą tą wodę wlał, jeżeli to zadziała, zobaczymy. Tak, gdybyśmy mieli beczkę pełną wody. Dobra, ale teraz się prześpimy, bo robi się ciemno, nie będzie nic widać, jak będziemy jechać, a wiadomo, jak jest jasno, to jest przyjemnie, jest fajnie. W ogóle tam świeci ta moja lampa, nie? Nie wiem, czemu ona tak świeci? Ona świeci przez autobus? Ta lampa świeci przez autobus chyba, czekaj, muszę sprawdzić. Gdzie ta lampa jest? Tu jest, co ona mi spadła pod. Nie, zaraz, gdzie ta lampa? O co chodzi? Czy ona nie, ona jest tutaj. Lol, ona świeci normalnie przez ten. Dobra, to co możemy z nią zrobić? Możemy w sumie ją dać w jakieś fajne miejsce. Da się ją zawiesić gdzieś? Da się na przykład ją zawiesić gdzieś tutaj na górze? Ja mojego robaczka straciłem! Moją ośmiorniczkę straciłem! Mojego puputusia straciłem! No nie, co się stało? To był mój zawieszony taki kiedyś. Ej, czemu go nie ma? No nie, nikt mi powiedział, że on zniknął. Kurde, no gdzieś pewnie straciłem go, jak wolnąłem w coś zakładam. Nie wiem, czy tak działa, ale może. Dobra, dam tą lampę tutaj, bo nie wiem, co z nią zrobić. Ona sobie siedzi do przodu. W tym domu już raczej wszystko sprawdziliśmy, nic raczej nie ma. Jak byłem w tym domu ostatni raz, to byłem trochę, no, to byłem, to robiłem. Ale zapomnijmy o tym, tego nie było. Niestety mój montażysta postanowił tego nie wyciąć, nawet jeżeli go prosiłem o to, to powiedział, że nie tego, nie ma opcji. Trudno, nikt tego nie widział i nikt tego nie będzie pamiętał. Jedziemy, możemy jechać, zamknąłem wszystko tam. Tak, wszystko zamknąłem, znaczy nic nie powinno się złego stać. Wszystko jest git, nasz autobus pięknie, ładnie działa. Tego zamknijmy drzwi wszystkie, w sumie tylko dwie, teraz trzy w sumie już. I możemy w sumie jechać, dlatego jedźmy. Dawaj, jedziemy do tej wielkiej wieży, tam coś chyba nad jest jeszcze przed wierzeniem. Ale kurde, ta wieża wcale nie jest blisko. Jeżeli mam być szczery, ta wieża nie jest blisko. Ta wieża jest serio daleko, widzicie to? No, ta wieża jest daleko. No, no i tak dojedziemy do niej, przecież to żaden problem jest, nie? Co do UFO, dawaliście dużo komentarzy, pisaliście dużo komentarzy i rad właśnie z tym UFO. I mówiliście, że na przykład mogę miotło polecieć do UFO i do UFO można wsiąść. To jest ciekawe, do UFO może wsiąść. Nie widziałem, żeby ktokolwiek jeszcze UFO latał, nie? Więc ciekawi mnie to. Dlatego z chęcią to sprawdzę, ale nie wiem, czy ja zdążę na UFO polecieć nad tym, bo te UFO było dość szybkie. I do tego, jak mam to zrobić, nie? Bo fajne informacje mi daliście, tak, ale jak to zrobić, to szczerze nie mam pojęcia. Będę sobie leciał na tej mojej miotle, tak? Powiedzmy, zrobię coś takiego, że szybki zapis zrobię, jak UFO będzie lecieć. Może jak mi się uda, to będę cofnąć zapis i ta UFO będzie w tym miejscu. Chociaż wątpię, wtedy się pewnie zresetuje, zakładam. Ale i tak. Tam jest domek, o kurde. Ale i tak możemy to sprawdzić, nie? No i co ja zrobię? Polecę miotłą, wysiądę z miotły, spadnę z miotły nad UFO i coś wtedy, co nie? Będę mógł na tym UFO stać, czy może będę musiał na szybko bardzo wsiąść jakoś, czy szybko poradzić bardzo z tym. Nie wiem, no. Nigdy nie miałem doświadczenia z UFO, dlatego może być ciężko. Gdybym wiedział dokładnie, jak wszystko działa, to bym sobie poradził, ale tak to teraz jest tak niepewne, czy to będzie takie skillowe, czy to będzie, czy wymagało skilla dużego, czy nie, to jest ciekawe. Ale postaram się wam to pogadać. Na pewno będziemy sobie latać na UFO. Mówiliście, że UFO nie ma w ogóle miejsca na itemy, żeby chować. Jeszcze to jest minus UFO. Dlatego no, to może być jeden minus. Byśmy musieli nasz piękny autobus zostawić i milion beczek. Właśnie nie wiem, też UFO używa paliwa, ale zakładam, że żadnego pewnie, czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać, jak na to UFO wejść dokładnie. Co muszę zrobić? Na przykład jak wejdę na miotło, co potem? Co potem, nie? O, samochód. Ta informacja by się bardzo mi przydała. Myślałem, żebym zaoszczędził faila. Screamy. Halo, Screamy. Ja wiem, że ty. Kurde, ten Screamy bardzo chce wyjść, ja nie wiem. To jest wersja Screamiego, która jest taka strasznie narwana, nie? On po prostu nie ma co robić ze swoim życiem i on by sobie najchętniej to ten, pod autobus szedł, bo on lubi, tak? To jest taka wersja Screamiego, taka dziwna bardzo. Jak zobaczycie tego Screamiego, to dzwońcie na policję. Dobra, co my tu mamy? Gaz, to nie obchodzi nas. Co tu jest? Szczota. No nie wiem, czy, ja w sumie mam szczotę, więc nie będę brał. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że mam. Jak nie mam, to trudno. I tak to szczota nie jest takie super przyjemne. Co mamy na górze? Ale to pięknie skoczyłem, dobra. Na górze nie mamy nic, ale no jest samochodzik, tak? O, taka wiara ładna plakietka. Znaczy plakietka. To jest plakietka. To jest ten nie wiem, zawór, czy jak to na coś, nie, to nie zawór. Nie wiem pojęcia, co to jest, ale jakiś metal przyda nam się do autobusu. Co my tu mamy? Tu nie mam na pewno nic. Jest to chłodnica? No tylko chłodnicy nie ma. Dobra, no to mniejsza. A w ogóle ma coś w baku? A, bo tu jest ten bak, tak? Dobra. Dobra, to jest auto takie zwalone. Czyli to nic nie ma. Mamy koło najwyżej. No ale na koło niepotrzebne. Masz wszystkie koła? Masz wszystkie koła. Moglibyśmy się w sumie te koła ukraść, ale nie wiem po co. Ja nie będę tego brał, nie ma sensu. Idziemy sam. Możemy wziąć ze sobą kupę najwyżej. Chodź tutaj. Dodamy Screamy, bo on lubi tak wychodzić. Masz Screamy. Masz. O, kupa dla ciebie, trzymaj. Fajnie, dobra. To baw się dobrze, możemy iść. Idziemy do wieży! Co nas czeka w wieży? Oto jest pytanie. Wielkie grzyby tam są. Te grzyby będziemy musieli wlecieć naszymi miotłami. Postaram się tam wlecieć naszymi miotłami, te grzyby.
Ulululu, spokojnie. Na pewno na dwóch miotach lata się nie da. No ale nie mówimy o tym. Czemu nie? Miały tak podczepić miotu zamiast kół autobusu, no się mogli autobusem latać. Byśmy mieli autobus z Harry'ego Pottera normalnie. Ja pitole, nie taki latający autobus. Ale to był fajny, kurde, latający autobus zrobić, nie? A w sumie potestuję, zobaczymy. Może da się miotu wczepić koła. Nie wiem. Spróbuję później. Jak będziemy może pod to wierzył, to spróbuję wczepić miotę w koła autobusu. No ale no, nie, to na pewno się nie da. Ale kurde, jakby taki smaczek, nie? To był jedyny, który to odkrył, nie był jedynym. Tylko im po taki pomysł padł, nie? Tylko im powiem, że tyle szalony, żebym taki pomysł padł. Dobra, zanim przy naszej wieży, oby tam była woda, tak mówiliście, bo jeżeli nie będzie tam wody. O! Co jest? Słyszałem dziwne dźwięki. To może, że ten, że woda nam się kończy powoli. Słyszałem takie dziwne dźwięki, dobra, mniejsza. Oby tam była woda, bo jeżeli nie będzie, to straciliśmy dużo wody w naszym tym, naszym cooler tanku i do tego jeszcze straciliśmy też po prostu czas niepotrzebnie. Zobaczmy, mam nadzieję, że to będzie woda. Tam na górze są fajne rzeczy, tylko właśnie. My możemy wejść na górę, bo mam miotłę już. Ja pitole, dobra, przecież my tam lecimy na górę. Bo ja wszędzie nie mogłem tam wejść, no bo bez miotu to wiadomo, wejście tam jest niemożliwe prawie. Znaczy, no jest niemożliwe. Jedyny sposób w sumie, żeby wejść na to, musiałbym się tak odbić od mojego autobusu, jakoś zbugować go, żeby mnie wystrzelił w kosmos. Da się tak na pewno zrobić, ale no to jest takie dość no trudne i wymaga sporo parta też. Dlatego no, wejście tam normalnie jest praktycznie niemożliwe, ale z miotłą już jak najbardziej możliwe. Dlatego wiedźmy tak, nie wiem czy to jakieś wejście, jeszcze coś, to wydaje się wszystko zamknięte, więc nie wiem czy ten kran jest na górze, na dole. Jeżeli ten kran jest na górze, to no ja nie wezmę beczki tam, nie? Więc to będzie problem. No, obkrążmy to może trochę, bo nie wiem za bardzo. O dobra, tutaj na przykład jest stale. Ej, tu nie ma przejścia żadnego. Tu nie ma żadnego przejścia, to co ja mam tu zrobić niby? Gdzie jest nasza miotła, co? O, to jest nasza miotła, kurde, jakbym to zgubił, to płakałbym naprawdę, dobra. Daj mi tą miotłę i lecimy na nią. Dobra, wsiądź na nią najpierw, pyk. I lecimy miotło do góry, ojojoj, impo, spokojnie, spokojnie. Nie tak, do góry, trzeba do góry. O, dobra, spokojnie, nie wiem gdzie jestem już. O, dobra, jestem tutaj, pyk, dobra. Już, spokojnie, dobra, puść, okej. Wysiadliśmy. Chyba. I co to jest? Tu jest absolutnie nic. Tu nie ma nic, widzicie to? Nie wiem, co to jest? To jest jakieś miejsce dla snajperów? Możemy coś strzelać ze snajperki na przykład, czy coś. Gdzie jesteś w naszej okolicy w ogóle, gdziekolwiek? To jest pusto, dobra. Tam jest droga, bo będziemy musieli tamtą drogę wrócić jakoś. Ty, ale tu, kurde, tylko nie mogę spać, jak spadnę, to stracę miotłę. O, ale byłoby źle. Mogę strzelać tutaj najwyżej, ale to takie średnie chyba. No to nic nie ma. No, to nie wiem, co mam tu zrobić. Na tych tu na górze też nic nie widzę, żeby było. Tak, nic tu nie ma, dlatego idziemy stąd. Wsiadam na moją miotłę i pyk, lecimy. Tylko, serio tu nie ma żadnego wejścia? Gdzie to jest niby ten kran, o którym mówiliście? Bo nie widzę żadnego kranu. Nic tu zupełnie nie ma. Myślałem, że jakieś wejście wyjedzie, czy coś? No nic tu nie ma. Znaczy wiem, że w takiej jednej wieży właśnie takiej samej było wejście, ale tu już nagle nie ma wejścia. No dobra, no, wysiądźmy. O, tu jest moja miotła, już myślałem, że dziś wypadła. Dobra, miotła, jesteś bardzo ważna. Jesteś najważniejszą rzeczą tutaj, właśnie tutaj. Jesteś tak ważna jak Screamy, więc musisz być gdzieś w takim miejscu, żebym cię widział. O kurde, moje binokulary. I tak tego nie używam, ale niech se będą. Dobra, Screamy sobie leży tutaj, kupa jest tutaj, to jest dobrze. Obejdźmy jeszcze raz to i sprawdź, że na pewno nie ma żadnego przejścia. Ale serio, ty nie ma przejścia. Jest kranik z wodą! Jest woda, ile? 420 litrów to jest, ja pitole powaliło, oj dobra, robimy, musimy coś zrobić naszymi beczkami, musimy jedną beczkę wykorzystać, kurde, co to się stało z tymi beczkami, naprawdę, wszystkie porzucane są tak jak nie powinny. Alkoholu sporo, dobra, alkohol nie chcę marnować alkoholu, co mam tutaj, co mam w tej beczce, diesla masę, dobra, to jest jakaś taka beczka, która ma mało diesla, tak troszkę tylko diesla, kurde, wszystkie beczki mają prawie full, mogę wejść na was jakoś, mógłbym, o, mogę chyba, dobra, diesel, o, te ma 30, więc spoko, to jest gas oil, dobra, o, ten gas oil mogę wylać w sumie, no, tylko że mógłbym to zabrać. O, mogę to ze sobą zabrać, dobra. Weźmy to, bo ja to chcę wylać. O, dobra, przyciśnij się gnoju. Dasz radę, wierzę w ciebie, proszę. O, dobra, dało się, chodź tutaj. Dobra, bierzemy cię, i teraz na zewnątrz. No i trzeba cię wylać, teraz jak cię wylać? Tak, dobrze cię wylać, jak cię wylać? Oj, chodź tutaj, trzeba na pewno to otworzyć. To mogę otworzyć też? Też mogę. No i wylewamy, o tak. Ale sikamy. O, ta, o, umyjmy się, o, dobrze, umyjmy się, o, dobrze, o, om, niom, 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 om, niom, niom, ale dobre, pyszniutkie, mniam. Dobra, mogę coś zrobić z tym teraz? Mogę na przykład to tak przelać tako? Pewnie nie, dlatego zobaczmy, czy mogę to odkręcić. Nie mogę to odkręcić? Czemu? O, teraz mogę, dobra, leję się, oleję się do tego, leje się, dobrze. O, tak. Będziemy mieć beczkę z wodą. Ja to się zmieści maksymalnie 80 litrów. Może być 80 litrów nam styknie, nie potrzebujemy więcej. Ale fajowo. W sumie, mogę pójść po moją chłodnicę teraz, bo to się będzie pewnie lało trochę czasu. Wyjmę moją chłodnicę. A, w sumie zanim ją wyjmę, to trzy chwila. Włączmy może auto na razie. Włączmy to auto, bo ja bym chciał wyjąć chłodnicę. Jak wyjmę chłodnicę z włączonym autem, to może, że będzie się dymić, więc będzie słabo. Próbujmy sobie też nalać do tej chłodnicy przy okazji, nie? Bo czemu nie? Tylko twórzmy sobie, o, tutaj na górze i powinno zadziałać, mi się wydaje.
wydaje, nie? Czy nie? Jakbym jakoś tak, o, o. Chyba się leje, zakładam, się leje, powinno się lać. Co nie? Zobaczmy. Lało się? Ty, nie lało się w ogóle, co jest? Bo teraz powinno się lać tak 100%. Co za dźwięki są? To są takie dźwięki jakby takiego mocnego wiatru, co to może kosmici lecą czy coś. Daj mi wodę do mojej chłodnicy, gnoju. Ty, słyszycie to? No jakby coś leciało normalnie. Nie, 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 spokojnie, nie lej się, spokojnie. O, ej, może fulla miałem przed chwilą, chyba miałem fulla przed chwilą, zobaczmy. Ja mam prawie fulla, dobra, to tyle syknie, zamknijmy to. Przecież to się leje mi, tak to się lało mi. No możesz to zamknąć, ty cymbale, dobrze. Jest zamknięte. Kurde, jakieś dźwięki wiatru mocno, dobra, mniejsza. Bo mamy tą okunicę, jest prawie cała. Screamy znowu. Screamy! Ty jesteś chory na głowę, czy co jest z tobą nie tak? Wyobraź się tego człowieka, patrzcie co on robi, co, że chce wejść tu w tym miejscu. Nie, 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 dobra, nie. Screamy zdenerwowałeś mnie. Już nie będziesz tu siedział sobie, już. Wystarczy, po prostu wystarczy. Przesadziłeś, od teraz będziesz tam z tymi wszystkimi beczkami. Nie wyjdzie stąd, już nigdy w życiu nie wyjdzie stąd. Nie pozwolę się na to. Kiedyś się zastrzelę, co robisz, dobra. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. O, jest full, dobra, możemy zamknąć. To możemy, o to możemy w sumie tak zrobić. Bo czemu woda ma się marnować, nie? Czemu? What? To ja tego nie ruszę już? Ojojoj! Koniec, dobra, a trochę się wydać chyba musi, co nie? Dobra, mniejsza. My i tak to popchamy sposobem. Może być zapchane. Nie, to nie obchodzi. Ja sobie z tym poradzę tak czy siak. Tą wodę możemy dać gdzieś blisko, może być nawet tutaj. I możemy to przenieść w sposób taki, że ja to po prostu wepcham tam. Czy da radę to zrobić jakoś tak? Powinno dać radę. O, właśnie, widzicie? Stopień! Kurde no! Ty, gnojowa beczko jedna! Gnoj jeden! Idź na górę tam! Aż tak ciężki jesteś, przecież to jest różnica 10 litrów i ty uważasz jakby to było nie wiadomo ile. Dobra. O, bej! Tak to się robi, gnoj jeden! Teraz, daj mi przejść! Idź tam, na sam koniec, dobrze. No i mamy full beczkę, 80 litrów normalnie wody! To jest coś! Dobra, screamy wszyscy są zabezpieczeni, raczej są zabezpieczeni. Możemy się w sumie przespać, dlatego prześpijmy się, zanim wyruszymy w podróż. Prześpijmy się, a ta latarka moja jest fajna, tak daje takiego klimatu fajnego, tak nie jest super ciemno, coś widać. Bo normalnie było ciemno, to nic nie było widać, a dzięki właśnie tej latarce tak fajnie, przyjemnie. Dlatego cieszę się, że ją mam. Możemy odpalać wszystko i możemy jechać, nie? Musimy jechać w tym miejsce, mi się wydaje. Kiedy teraz... Oj! Mam ten! Otworzony ten silnik, dobra, chwila. Muszę go zamknąć. Zamknąłem tego. To może być niebezpieczne, żeby było otwarte. Jeszcze walnę coś i coś się stanie z tego. Dobra, teraz nie musimy. Co to jest? To ja słyszałem! Ej, co to? Ja tam mam iść po to? Ej, tam też! Co jest? Ej, a co to jest to w ogóle? Widzicie to? To coś latającego jest. Leci samolot! What? Ej, samolot, tu jestem, zobacz, ej, gościu, tu jestem, weź, chodź tutaj. Co za frajer jeden, to ja samolot słyszałem. A są takie zrzuty może, czy coś? Jakieś takie zrzuty rzeczy? I co z tym samolotem? Tak, że po prostu odleci, czy mogę coś z nim zrobić? A tam jest taki samolot, jakby spadał w dół, czy coś. Nie wiem, tak się może wydać, dobra, mniejsza. Gdzie musimy teraz iść? Muszę się zastanowić. Tutaj raczej, tak, tu jest droga, musimy iść na prawo, dobra. Ale co jest z tym samolotem, nie tak, co ten samolot tam robił? Ale dziwnie, samolot tak po prostu lutujący. Zakładam, że to nic nie robi pewnie, nie, ale no dziwne bardzo. Chodźmy na drogę, czyli gdzieś w tamtą stronę, lekko w lewo, będzie być droga. Tam gdzie jest właśnie. Taka wieża malutka sobie tak lekko widać. Ale co z tymi samolotami, to nie mam pojęcia, kurde, co ten autobus tak dziwnie jedzie. O, spokojnie autobus, nie ślizgaj się tak. Na pewno nie wiem, co się tam dzieje, na pewno nie wiem, co się tam dzieje. Tak jakby dwa samoloty, albo tam samolot zestrzelił któregoś, ale to, nie, no nie było słychać żadnych bomb czy czegoś takiego. Ale wiatr było słychać wtedy, nie? To był ten samolot właśnie. Nie wiem czemu, dziwnie mi się ślizga auto. Czy to przez tą beczkę ciężką? To nie bardzo możliwe. Przez tą właśnie beczkę mi się tak ślizga dziwnie ten autobus. A gdzie jest nasza droga? Nie mogę drogi znaleźć. Tu powinna być droga. Oj, mamy problem. Nie wiem, gdzie jest droga. Zgubiłem drogę. O, żeż ja pitole. No to niedobrze. Tam jest portal, dobra, portal nas nie obchodzi. Ej, kurde, skąd ja przyjechałem? Wydaje mi się, że w ogóle nie z tej strony chyba przyjechałem, wiecie? Wydaje mi się, że przyjechałem w ogóle. Możemy przy okazji w sumie sprawdzić, co się stanie. O, tutaj w tym miejscu, znaczy, stanie, co jest w ogóle w tym miejscu, bo rzadko tędy chodzę. Odchodzę za te małe wieczyczki, dlatego mogę sprawdzić, co w tym wieżyczce małe jest. Ale no, jest źle, bo nie wiem, zapomniałem, gdzie była droga. No nie, no kurde, dobra. Wsiadamy. Binokulary, błagam was, błagam. Te itemy, które tu są, proszę, idź. Idźcie stąd, dobra. Zobaczcie, co jest tutaj. Byłem raz tutaj na live Screamiego. Tu nie było całkowicie nic. A co? Jo, pitole, rewolwer. Ej, no to jest już coś. Ty, takie rzeczy to ja mogę brać. Ty, nie wziąłeś tu rewolwer, może być serio? Łe, to nieźle. Dobra, czy ja mogę wyrzucić? O, to mogę wyrzucić, bo to jest... A, w sumie to ma zero ammo. Dobra, to ja to wywalę już tak całkowicie. Panie rewolwer, zostawiam panu tutaj daninę za ten rewolwer. I dobranoc, dobra. Możemy iść. Idziemy. Teraz tak. Gdzie jest droga? Wrócę do tej wieży i musimy jakimś cudem ogarnąć, gdzie jest droga. Bo nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę. A jeżeli drogi nie znajdziemy, no to będziemy podróżować przez pustkowia. No po prostu, przez pustkowia. Nie znajdziemy nigdy w życiu drogi. A to nie byłoby dobry pomysł raczej. Drogi są wygodniejsze do jazdy, można być bardzo szybkim na drogach i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie drogi są bardzo spoko. No i koło dróg oczywiście respi się dużo budynków często, więc byłoby słabo, jakbyśmy tego nie znaleźli. Nie wiedział, w którą stronę to było, nie?
Gdybym wiedział, w którą stronę to było. Ale totalnie nie pamiętam. Na pewno to nie było w tą stronę, którą jechaliśmy teraz. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to mogło być o tam, o tam po lewo gdzieś, nie? Tam mogło być droga. Albo tam po lewo, albo tam prosto. Który z tych? Musimy wybrać. Moje auto coś wolno jeździ. Co się dzieje, auto? Czemu tak wolno jedziesz? No teraz to szybciej jedzie, no bo pod górkę jechaliśmy lekko, no ale tak trochę wolno jechał ten autobus. A wydaje mi się, że to było bardziej do tyłu gdzieś, coś w tym stylu. No bo ja ten kran tak znalazłem w sumie z boku bardzo. No raczej w tym kierunku gdzieś trzeba jechać, mi się wydaje. Jedliśmy do tyłu, aż to znajdziemy. Chyba dobrze jadę teraz, chyba. A może to było tam, widzicie, bo to są dwa budynki. A my byliśmy właśnie w jednym budynku, potem pojechaliśmy do drugiego budynku i potem do wieży, więc no może to być te miejsce, zobaczmy. O, chyba drogę znalazłem, wiecie, chyba drogę znalazłem, mam chyba drogę, dobra. Tam jest chyba droga, nie? Tak, mam drogę, dobra, wracam na drogę. Czyli tak jak myślałem, to jest właśnie te miejsce. To są te dwa budynki, w których byliśmy i tam jest droga. Jak już wracam na drogę, nie zbaczamy z niej. Wody nam więcej potrzeba nie będzie, raczej wody nam starsza do końca gry, mi się daje 80 litrów, no to no. Wydaje mi się, że wystarczająco. Raczej wystarczająco. Teraz jego cooler tanka lepszego znaleźć i git. No, jesteśmy blisko drogi, więc fajnie. No w sumie możemy jechać tu w prawo, bo to będzie szybciej, no, żeby na drogę wejść. Ale my daleko tej drogi odjechaliśmy. Wydaje się, że niby krótko, nie? Ale daleko to było, daleko bardzo. O, mamy taką jazdę pod górkę. Kurde, jakbyś tędy zjechali, nie? To byśmy tak szybko jechali. Patrzcie, to jest taka idealna po prostu górka, żeby jechać. Para pa pam pa pam pa pam. Para pa pam pa pam. Wielki czarny im pojedzie, jedzie sobie tak. I walno w nie wiem co, nie wiem, ale walno w kamienia. O nie! Moja farba! Oj, nie jedź spokojnie. Jak śmiesz moja farbo? Nie, wypadłem. Jakie z tym wypadły itemy? Co? Skąd? Z tego chowka? What? On zamknięty jest, głupie gro. Zamknięty, zamknięty z jakimś sensem. Ja, pitole, dobra, coś wypadło więcej? Nie, dobra. Na szczęście moje autobus jechał wolno pod górkę i nic się nie wydarzyło. Możemy jechać dalej. W ogóle nie zobaczyłem tego kamienia, nie? Muszę trochę oddalić. O, tak będzie lepiej, teraz będzie wszystko widać. Mamy znowu. No nie do tego, że to nie ma sensu, raczej mi się wydaje. No ale jak będzie następny rewolwer, to po co nam następny rewolwer? Jeden mi starszy, mamy rewolwer, więc jest fajnie. Nasz autobus ledwo jedzie po tę górkę, serio. Naprawdę ogromny problem z tym ma. O, jesteśmy już nad naszą wieżą. Kurde, jesteśmy prawie na poziomie końca tej wieży. Ale to jest wysoka góra, serio, patrzcie. To jest naprawdę strasznie, no, jesteśmy na takiej wysokiej górze, my jedziemy coraz wyżej. Może dojdziemy na jakąś wielką górę unikatową, fajną, zobaczymy. Ale pewne jest to, jeżeli jedziemy coraz wyżej, to w końcu musimy jechać niżej. A jak będziemy jechać niżej, będziemy jechać z taką prędkością, że wydaje mi się, że ten autobus nie wytrzyma. Więc jak zobaczę jakąś drogę taką niżej, zasejwuję sobie na wszelki wypadek, bo coś czuję, że jeżeli będziemy jechać, to no, wylecimy w kosmos pewnie, zakładam. Dlatego wolę nie sygnać, ale dziwnie to wygląda. Wychodzimy, co wygląda, bo cały czas idziemy wysoko, cały czas idziemy wyżej, wyżej, wyżej. Patrzcie, jesteśmy nad tą wieżą już, dosłownie nad tą wieżą jesteśmy. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale droga do góry w ogóle się nie kończy. Patrzcie, tam cały czas jest droga na górę, tam na końcu może widać, jakby coś taki spadek był, ale to się jeszcze nie zrenderowało do końca, więc nie wiadomo, czy tam serio jest spadek. Wydaje mi się, że tam nie będzie spadku, ale zobaczymy. Jeżeli będzie, to będziemy mieć dość ostry spadek. No bo jak widzicie, to jest, no, dość ostry spadek. Czyli, oj, będzie jazda. Będzie milion kilometrów na godzinę na autobusie. Oj, będzie, zobaczymy. Dobrze, że mam ze sobą milion paliwa, nie? Bo teraz to w ogóle budynków niczego nie ma. Jest totalnie pusto. Gdybyś teraz miał jakieś zwykłe auto i powiedzmy w połowie zapełnione, nie? Albo tam mniej więcej całe. No, to było powoli takie myślenie, że kurde, no, może być ciężko z tym paliwem teraz. No, ale mamy kilka tych beczek po full praktycznie. I mamy do tego jeszcze cały bak prawie zapełniony autobusu wielkiego, no to łatwo. No i tak jak mówiłem, nie ma tam wjazdu w dół. Tam jest po prostu dalsza droga. W sumie wyrównuje się, nie idzie wyżej już teraz, ale no jest normalnie dalsza droga. Chyba, że może będzie spadek? Nie, raczej nie będzie spadku, zobaczymy. Ja, ten autobus coraz wolniej leci, bo coraz bardziej po turkę jedziemy. Jak my wysoko już jesteśmy, w ogóle, patrzcie, kamulet dziwny. Wygląda jak wielki żółw. Kurde, ale my wysoko idziemy, co za dziwne miejsce, czemu my jedziemy tak wysoko? Te grzesy, że dziwniejsze rzeczy idziemy, na takie samoloty, jeden tak jakby spadał w dół. UFO normalnie, teraz idziemy cały czas pod górkę, jakbyśmy na jakąś wielką górę mieli zamiar pojechać zaraz. No jestem ciekaw, co się wydarzy, nie? Jestem ciekaw, co się wydarzy. Żebyśmy wchodzili na prostą? Tak, wchodzimy na prostą i teraz będzie równa droga. Czyli po prostu pojechaliśmy nad górę i tyle, nie ma żadnego zjazdu w dół, okej. Okay. Czekajmy póki co. Teraz jesteśmy na w miarę równej drodze, jeszcze jedziemy tak leciutko pod górkę, tak leciutko, ale zaraz powinno być na takiej mega równej drodze. No też można nazwać równą drogą w sumie. No i nic tu nie ma, to nie pusto. No i się robi noc. Możemy się przespać, ale jest jakiś kamulec z przodu. Dobra. Ustawmy może ładnie autobus i prześpimy się. You can't sleep. Co you can't? Czemu nie mogę sleepować niby? O co ci chodzi? Przecież jest prawie noc. Jak you can't sleep? Co? Czemu niby? Tam jest samolotka wieża, to nas nie wchodzi. Ale mi to słońce razi, ja pitole. Co ty razisz, gość? Nie raź mnie tak. Ja nic nie widzę, kurde. O, ja pitole, to słońce jest chore na głowę, widzicie co się dzieje? Atakujemy to słońce, słońce mnie atakuje, ja pitole. Ufa, mnie atakuje chyba. Nie, dobra, koniec, słońce się skończyło, dobra. No moje słońce mnie atakuje. Ty patrz, jakie czerwone to słońce tam jest.
czy jest jakiś Armagedon się szykuje, czy co jest? Ja pitole, strach się zrobił, mogę spać? You can't sleep. Jak nie mogę sleepować? Mogę sleepować, gnoj jeden. Co ja walnąłem niby? O nie, ja przywaliłem w tego. No co sleepować nie mogę, ty cymbale jeden. Mogę sleepować, daj mi spać. O, teraz mogę pójść spać. Ja tam itemy zostawiłem chyba moje. Ja pitole, co się dzieje niedobrego, dobra. Czy mi coś wypadło? To jest przód, bo nie, tył. Coś wypadło? No, nic nie ma. No, czyli walnąłem w kamień, nic mi się nie stało. To dobrze, przynajmniej tyle. Mam coś tutaj, cokolwiek? Jakiś budynek? Ty, ale co, powolne pustkowie, to naprawdę nic nie ma, naprawdę. Dobra, i pojedźmy jeszcze trochę dalej. A tam jest ta mała wieżyczka czy coś, ale... Znaczy mała wieżyczka nie jara. Co mała wieżyczka? Ile przejechaliśmy już kilometrów czy coś takiego? To jest ile przejechaliśmy? Chyba to jest ile przejechaliśmy, nie? Tak, to jest ile przejechaliśmy. Ile trzeba było w tej grze przejechać dokładnie, bo nie pamiętam. Przejechaliśmy... Zatrzymaj się, szybko, pyk. Dobra, dawaj. Nie wsiadaj na to, ty cymbale. Czemu wsiadłeś, mogę wysiąść? Ja pitol, ale ty jesteś zwalony, gościu. Wysiądź. Podnieś, dobra, dawaj to. No nie mogę w to uwierzyć. Miałem szansę. Co za frajer, co to jest za przycisk? Nie, co tym się zrobi. Miałem szansę polecić normalnie. Ale ja nie nienawidzę tej miotły, nie? Nienawidzę tej mioty. Dobra, chwila, wezmę to miotę gdzieś tutaj, o. Niech siedzi tutaj. Następnym razem będzie ten głupi spodek. To lecę na niego. Lecę i biorę go ze sobą. Tam jakieś dziwne chmury są w ogóle. Nie wiem, coś tam się działo dziwnego. Ale no, jednak to było dziwne miejsce. Zjechaliśmy na czubek tej góry i teraz w sumie teraz zjazd będziemy robić, no? Zjechaliśmy na czubek tej góry, no i pojawił się spodek, więc coś w tym chyba jest. Dobra, skończymy ten odcinek. W tym odcinku będziemy szukać naszej lepszej chłodnicy, będziemy szukać statku kosmicznego i będziemy na nim latać, bo na tym odcinku, jeżeli się pojawi, to już na pewno polecę na niego. I możecie też przekazać mi rady, co zrobić, jeżeli już będę przy nim, jakby na tym miotle latał. No bo kurde, on szybko coś leci, nie? Co szybko zareagować, wziąć to miotłę, no i co potem miałem zrobić? Mam po prostu walnąć go? Miotło moje, czy coś takiego? Skoczyć na niego? Kliknąć na niego F, czy coś? Nie mam pojęcia. Musicie mi napisać. A teraz, dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye!